nagrywam dla was dzisiaj vloga, ponieważ jadę do Opola na zakupy i w sumie pomyślałam, że to może być coś ciekawego. Także zabieram was ze sobą. Dojechałam do Opola i uwaga, uwaga, mnie prześladuje wsiadanie do złych tramwajów? Jak to się zmienia? Czy ktoś wie? Albo autobusów, bo uwaga, uwaga, ale to już w sumie nie moja wina, tylko Dominik, mój towarzysz, on powiedział, a wsiadamy do 15, dojedziemy do Karolinki, no i co? No i nie dojechaliśmy, więc idziemy na jakiś inny przystanek, tędy, tamtędy, tędy. Oj, mogłam sobie wziąć okulary. No i idziemy szukać innego autobusu, także jest po prostu świetnie. Zaczyna się ten dzień wybornie. Ale dojedziemy, spokojnie, mamy dużo czasu. On się tak nie chce udzielić, on tak stoi takie... Nie, nie, nie. Co ona gada? Co ona gada? Wcale nie pomyliśmy autobusu, nie, nie, nie. Wiecie, bo ja tak myślę, no jak on tutaj chodzi do szkoły, no to on zna komunikację miejską, a się okazuje, że jednak nie. No ale przynajmniej bilet mamy, więc taki plus. Pozwiedzamy sobie Opole. A w ogóle Dominik. Cześć. Poznajcie Dominika. To jest w ogóle admin na mojej grupie Aleksonators na Facebooku. I to jest mój dealer od biletów na Justina Biebera. Właśnie mnie dał. Mam je w torebce, łohoho. Także już oficjalnie jadę na Biebera 11 listopada, więc być może się spotkamy. I idziemy na jeszcze zakupy. Jeszcze mi nie zapłaciła. A jeszcze nie zapłaciłam, ale to wiecie, już bilety mam, także mogę uciekać. I idziemy na zakupy, nie mam pojęcia, co w ogóle on będzie robił, bo ja nie rozumiem, jak w ogóle chłopak może iść na zakupy z dziewczyną. Przecież ty się zanudzisz. Zwyczajaj się. No ale może jakąś sobie koszulę kupisz na egzaminy tak, zawodowe, czy dokładnie. Coś w tym stylu? Właśnie. To przynajmniej będzie taki plus. A ja muszę kupić siedmiopak albo sześciopak białych skarpetek w H&M-ie. I to jest mój główny cel. Polecamy. Jakiego masz? Ale smak! Czekaj, zapomniałem. Lion. I polewa karmelowa. A ja Lion i polewa truskawkowa. Nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle jakieś dobre połączenie, ale ja lubię truskawkę. I co jeszcze mogę powiedzieć? To miał być taki ciekawy vlog, ale coś się nie zapowiada. Jak wrażenia? Ej, całkiem, całkiem. Najważniejsze, kupiłam siedmiopak białych skarpetek w H&M-ie. Także ja już mogę wracać do domu. A Dominik się nie poszedł do szkoły. To jest dopiero buntownik, w sumie ja też. Poświęcenie. Dla YouTube'a i dla zakupów. Bo to jest w ogóle meetup adminów Aleksonators. Tylko szkoda, że są tylko dwie osoby. Mówię wam, dziewczęta, bierzcie kolegów na zakupy, bo będą wam nosić torby. Dominik pomógł mi wybrać jedną sukienkę, także doradca. Będę cię częściej brać na zakupy. Dzięki, dzięki. Śledzi mnie. Co ty takie tempo masz, ja nie wiem. Mój tata zawsze tak idzie też z tyłu, czy mi się nic nie stanie. Ja daję mu pieniądze za to, że on mi towarzyszy, także wiecie jak coś, to ja płacę za towarzyszenie mi przy zakupach, żebyście mi tylko torbę nosili. Link do maila. Link do maila w opisie. Ten vlog, powiem wam, że to będzie nie wypał mały, ale spokojnie. Niewypałowe vlogi też są fajne. Nie. Że ty będziesz w tym vlogu, to on właśnie będzie wyjątkowy. Zawsze jak ja coś nagrywam, to jest takie... Link do maila. Link do maila. Pochwalę się wam, że Dominik wytłumaczył mi, na czym polega Ekstraklasa. Pierwsza, druga i trzecia liga. Ja już wiem, jak przejść z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej, a z pierwszej do Ekstraklasy. I Ekstraklasa to jest na przykład ta Krakowia, gdzie jest Kapustka i Legia Warszawa, tak? Tak. Pierwsza liga to jest coś tam Kluczbork? Tak! Boże! Ja już czuję się znawczynią. A właśnie, piłka nożna, jakby ktoś nie wiedział. No, w sumie pewnie dużo dziewczyn nie wie.
Ja też nie wiedziałam, więc nie ma się co przejmować. A i chyba będziemy musieli długo czekać, bo nikogo... A nie, ktoś tam siedzi. Idziemy na przystanek i w ogóle gdzie jedziemy? W centrum. W centrum! Tajemniczo. Arab. Arab Dominik. A ja będę mówić tak o... To nasz autobus. Chyba. Tak. Chyba ten o 13. Mamo, ty będziesz oglądać ten filmik i ty mi rano mówisz: Ola, ubierz się ciepło, bo będzie burza. Tak, mamo, jest taka burza, że aż tu z gorąca się topię. Ale dobre słowo matki rodzonej, wiecie, chroni przed złą pogodą, której no niestety dzisiaj nie ma. Ale przynajmniej moja mama miała chęci. I to się liczy. Wiecie, jak ty wyglądasz. Jak zakonnica. Ej, faktycznie. Uwaga, proszę państwa, moje zakupy. Ja je odbieram, ponieważ tu stoi mój pociąg. Miło było. Wstydzi się. Dziękuję za oprowadzkę, za poniesienie zakupów, za bilety. Zapłaciła. To miło było, wsiadam do pociągu i widzimy się w brzegu. Hejka, ja już jestem w domu, nawet po obiedzie. Wybaczcie za to, jak wyglądają moje włosy. Taki chyba mały huragan przez nie przeszedł, była burza. To podobnie. W ogóle tutaj mam bilety na Justina. Jakby kogoś to interesowało, będę w sektorze C10, więc... tym takim na górze, ale w sumie ja tam jak byłam na Maroon 5 na tej arenie, to ona aż taka duża nie jest, więc wydaje mi się, że i tak będę dobrze widzieć scenę. No nie pikaj mi laptopie, bo ja tutaj przemawiam. W ogóle jak jesteśmy już przy biletach, to przed chwilą kupiłam bilety na pociąg do Warszawy, ponieważ jadę za dwa dni, tak, w piątek, na Orange Video Fest. No i co tam jeszcze? Patrzę się na paczki, które leżą na podłodze i tak patrzę, co ja chciałam wam pokazać. No właśnie chciałam wam pokazać te dwie paczki. Pierwsza rzecz to selfie stick, ponieważ pomyślałam, że może przydać się w niedalekiej przyszłości, na jakichś tam fajnych, wiecie, wydarzeniach, eventach, chociaż nie lubię tego słowa, no ale jest ono już teraz tak popularne, że chyba wszyscy rozumieją, o co chodzi. Jak on w ogóle wygląda? O, moje kolanko. Mrrr. I co? Tutaj naciskam i się robi zdjęcie. A tutaj w ogóle wejdzie mój telefon? Chyba wejdzie. I ja kupiłam tego selfie sticka, jakby ktoś był ciekawy, na Allegro. On był za bodajże 37 zł. Jak coś, to wam podlinkuję w opisie tą aukcję. A druga paczka to jest paczka, na którą czekałam już od 2 tygodni i mega się cieszę, że w końcu do mnie przyszła. Koszulka Rezimy Dobrem, edycja limitowana. Chyba będzie na mnie dobra, bo to SK. Także mega się cieszę, że w końcu do mnie przyszła. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Jeszcze tylko 178 subów. O, 177! I będzie tutaj taka piękna, okrągła liczba. Dzisiaj oddałam moją ostatnią jakąś pracę, cokolwiek, co miałam zrobić w tym roku szkolnym. I mam już całkowity luz. I po prostu jeszcze tylko czekam na wystawienie ocen, ponieważ mam chyba 2-3 oceny, tak wiecie, pomiędzy i właśnie nie wiem, co nauczyciel mi wystawi. No ale to już tam, wiecie, przynajmniej nie muszę się na nic uczyć. Ja dodałam właśnie dla was filmik, ale to już wiecie, zanim ten film w ogóle zmontuję i wrzucę na YouTube'a, no to tamten pewnie już większość z was obejrzała. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące informacje. Zaraz moi rodzice wrócą z pracy. Ja muszę coś wykombinować z paznokciami, ponieważ wiecie, jadę do Wawy, wielka metropolia. Tak, pięknie, Ola, się wysławiasz. No i człowiek chciałby ładnie wyglądać. W ogóle dzisiaj kupiłam kilka fajnych rzeczy, ale to wam nie pokażę, ponieważ chyba nagram haul, więc... cichosza. Okej, także będę już się chyba z wami żegnać, ponieważ raczej już nic odkrywczego w dniu dzisiejszym się nie wydarzy. Także mam nadzieję, że ten vlog się wam spodobał. Był taki dosyć chaotyczny, no ale mam nadzieję, że się jednak udał. Dobra, nie przedłużam, bo nie chcę, żeby on trwał jakoś mega długo, chociaż i tak jest chyba krótki. Nieważne.
Dobra, udanego dnia, resztki dnia, bo pewnie ten vlog będzie wieczorem. Ola, ile ty gadasz! Cześć! Jest. Ale trafiłam! O ja! 200 tysięcy! Piątka.